Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moimi Państwa gośćmi są pani Beata Jarosz, psychoedukator, i pan Tomasz Pis, który jest psychiatrą. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. To już druga nasza rozmowa dotycząca różnego rodzaju problemów, które łączą się z pandemią COVID-19. Bardzo się cieszę, że zgodziliście się Państwo jeszcze raz ze mną spotkać. Liczę, że też nie będzie to ostatnia rozmowa. Pandemia COVID-19 przeniosła nas w całkowicie nową rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć, a która wcześniej była nam znana właściwie chyba tylko z filmów katastroficznych, bo wiedzieliśmy, że coś tam się gdzieś działo w Azji, ale tak naprawdę nas to jakoś specjalnie przy wcześniejszych pandemiach nie dotykało. Okazuje się, że COVID to taka dziwna choroba, która nie tylko dotyka płuca, układ nerwowy czy inne organy w wyniku ciężkich powikłań, ale jest to też choroba, która niezwykle mocno uderzyła w tkankę społeczną i w relacje międzyludzkie. Jednym z takich słów, które zrobiły nieprawdopodobną karierę w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy, to było angielskie słowo online. Czyli wszystko w tym czasie działo się online. Rodzice pracowali online z domu, ci, którzy mogli. Natomiast dzieci online uczęszczały do szkoły, czyli tak naprawdę nie uczęszczały. I to jest tak, że niby te rodziny były razem w domach, ale każdy z nich w tym czasie funkcjonował osobno w tych takich bardzo małych, zamkniętych przestrzeniach przed tymi komputerami, czyli widząc cały świat wyłącznie przez niewielki ekran. Jak ta sytuacja wpłynęła na rodziny? Może od pani Beaty zaczniemy. To prawda. Sformułowanie online albo zdalne, wszystko jedno czego dotyczy, bo to jest i nauka, i praca, i kontakty towarzyskie, i spędzanie czasu wolnego, i miłość, wszystko stało się zdalne, wszystko stało się online. Jak ta sytuacja mogła wpłynąć? Jest to, właściwie wiemy, jak to ona mogła wpłynąć na funkcjonowanie społeczeństwa, ponieważ bardzo szybko pojawiły się różnego rodzaju opracowania i poradniki. Ponad rok temu u nas jeszcze w ogóle one nie zaistniały, nie zafunkcjonowały społeczne. Były to oczywiście opracowania amerykańskie w porozumieniu z zespołami naukowców. Co jest Wuhan. O tyle naturalne, że Stany Zjednoczone akurat zostały makabrycznie dotknięte przez pandemię. Tak, i były to łączone badania ze specjalistami i jednostkami Wuhan. W związku z tym tam już właściwie ta pandemia funkcjonowała bardzo długo i ci ludzie już wiedzieli, co ona oznacza. Przy czym należy jeszcze wziąć pod uwagę rozwój technologiczny danych społeczeństw. No wiadomo, Azja, Stany Zjednoczone, a Polska, my nie mamy porównania. Mhm. Dlatego też dla nas to wszystko było nowością, wszystko było czymś złym, czymś innym, bo my jako społeczeństwo bardzo nie lubimy inności. I nagle w każdej sytuacji naszego życia wszystko było inne. Było inne nauczanie, inna ochrona zdrowia, inne kontakty, to wszystko było inne, czyli zdalne, czyli a priori gorsze, co wcale tak być nie musiało. A pan co myśli na ten temat? Rzeczywiście to rodziny zostały mocno dotknięte tymi działaniami online i tym zamknięciem się w przestrzeni? Zacznijmy od zamknięcia. To jest to samo, co się dzieje na Kutrze Rybackim. Trawler przed Wurnierem płynie tam rok czasu. Tak. Po morzu ludzie chcą się zabić, kiedy wychodzą stamtąd. Nie ma takiej możliwości. Muszą przeżyć, muszą funkcjonować razem. Nie da się. Człowiek, mózg po prostu potrzebuje zmiany, potrzebuje ruchu, potrzebuje bodźców. Bez tego zaczyna zamierać. Fizyka z drugiej strony problem też kosmonautów na stacji kosmicznej. Tak. Też są tu przygotowywani właśnie do tej izolacji. Tak, tylko tu nikt nie jest przygotowany. To prawda, to było zderzenie, brutalne zderzenie. Tu się w kosmos wysyła zwykłą rodzinę, która już przedtem mogła być lekko dysfunkcyjna. Dokładnie. I zgodnie z prawami zachowania energii, jak układ jest zamknięty, entropia rośnie. I mamy z tym kłopot, ponieważ ja mieszkając razem z Beatą i pracując razem online, ona tu nie chcemy się zabić. W związku z powyższym ja sobie usiłuję poradzić tym i ona też, że sobie idziemy do Żabki i kupujemy sprzęt na spowodowanie nowego i tak dalej, i tak dalej. I opisuje pan zjawisko, które też zostało zmierzone, znaczy, że nieprawdopodobnie wzrosła sprzedaż i niestety spożycie alkoholu i to znowu też tych ciężkich, mocnych alkoholi.
To z jednej strony, a z drugiej strony pojawiły się też alarmujące dane dotyczące bardzo dużego skokowego wzrostu agresji, łącznie z zabójstwami w obrębie rodzin. I teraz mamy jeszcze ciąg dalszy, jestem z Beatą, z którą bardzo nam dobrze, ale ja potrzebuję mieć kumpli, już nie mówiąc, że szersze towarzystwo, to jest zablokowane. A kontakt online to jest 7% relacji międzyludzkiej. 7%. Wie pan co, wiedziałem, że mało, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Tak. 93% to jest cała reszta, to jest kontakt niewerbalny, pozawerbalny, mowa ciała, zapachy w relacji na przykład seksualnej, erotycznej, zapachy, pornografia. No tak. To jest 7% tego, co daje normalna relacja, w moim przypadku, z kobietą. Oczywiście. To wiem, że to nie modne, ale jednak tak się dzieje. 7% kontaktów międzyludzkich zostało zachowane. Cała reszta oczywiście jest przydatna. Teoretycznie wszystko funkcjonuje. Jak dzieci chodzą do szkoły, jest pani, sprawdza lekcje, wszystko tu na boku, pod spodem jest ten, bo te małolaty dużo sprawniej się posługują. Oczywiście, no zawsze tak było. Klik, wyłączają panią i grają tu w gierkę, tak Minecraft sobie leci takie inne rzeczy. Pokazywane były zdjęcia przez nauczycieli, publikowane, że na ekranie z 30-osobowej klasy były 3-4 okienka zaświecone, czyli widziała pani swoich uczniów, natomiast wszyscy inni wyciemnione kamery. Jasna sprawa. I ponieważ mamy tych 7% kontaktu, który został zachowany, dotyczy to także lekarzy i także lekarzy psychiatrów. Większość psychiatrów, naprawdę większość psychiatrów, bardzo chętnie wyknęła te 7%. Mniejszy wysiłek, zero odpowiedzialności, zawsze mogę powiedzieć, że nie ten, e-recepta i wszystko chodzi. Wszyscy są zadowoleni, niby wszystko działa. Ta bomba wybuchnie. Za chwilę. Czy jest jakiś sposób, żeby temu przeciwdziałać? Czy są w naszym kraju jakieś, nie wiem, organizacje, instytucje, które byłyby w stanie się tą bombą, żeby ją rozminować, zająć? Wszystko możemy zrobić, tylko moje pytanie jest też przewrotne. Po co? Skoro praca zdalna, w najlepszym wypadku hybrydowa, nauka hybrydowa, kontakty hybrydowe z nami zostaną. Bo są wygodniejsze, tańsze, czyli bardziej ekonomiczne. Dla mnie bardziej istotne jest to, że nie spotkałam się jeszcze w opracowaniach zmiany symptomów różnych uzależnień. Powinna nastąpić już bardzo szybko weryfikacja tego, czego i uczyliśmy się i stosowaliśmy do tej pory. Czyli na przykład w przypadku dzieci i młodzieży. Jeżeli dziecko i młodzież, tak się dawniej mówiło, około 3 godzin, Tomek tutaj potwierdzi, spędza przed komputerem, poza szkołą, bo do szkoły chodził w realu, ten dzieciak, to i jeszcze w dodatku wieczorami czy nocami sięgał po komórkę, to było na tyle niebezpieczne, że rodzice kontaktowali się ze specjalistami. W tej chwili tak naprawdę dzieciak spędza 10 godzin. I przestaliśmy na to zwracać uwagę. I dla nas to jest normalne, ponieważ... To jest obowiązek. No więc właśnie. Czyli coś, co normą nie było. Ja powiem jeszcze więcej, bo też obserwuję przecież znajomych i rodziny, że to też jest trochę tak, że ponieważ ci rodzice też siedzą przed tymi komputerami, pracują w domu i szczerze mówiąc mają już serdecznie wszystkiego dosyć, chcieliby chwilę spokoju. Różnie. Więc pozwalają też na to, żeby te dzieciaki przed tymi komputerami siedziały dłużej, bo przynajmniej jest cicho. Raz, że jest cicho, dwa, nie zawsze jest wystarczająca liczba tych urządzeń mobilnych w domu. Natomiast proszę zauważyć, bo to jest naprawdę istotne. Dzieciak za każdym razem może powiedzieć, zresztą rodzic też tak mówi, sprawdzam maile, sprawdzam informacje, sprawdzam, co się dzieje w klasie, ktoś tam jest chory, więc to się sprawdza. Czy tak jest naprawdę? My nie wiemy. To jest po prostu laptop i każde właściwie urządzenie mobilne stało się przyjacielem, nieodłącznym towarzyszem naszym. Nie wiem tak naprawdę, czy z tym warto walczyć, czy raczej wiedzieć, że tak jest i spróbować psychoedukacyjnie, tak jest, psychoedukacyjnie tutaj absolutnie wkroczyć pod tytułem wszystko jest dozwolone, ale w normalnym. Mój polega na tym, że to swego rodzaju będzie rozpoznanie bojem. Czyli, że być może kilka roczników, szczególnie tych młodszych dzieciaków, no, mogą mieć kłopot z tym, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości dalej, tak? Naturalnie, ale czy my nie wyolbrzymiamy tego?
tak naprawdę, ponieważ... To już Państwo musicie mi powiedzieć. Ja uważam, że każdy kij ma dwa końce, krótko mówiąc. W tej sytuacji naturalnie tak, ale przecież są społeczeństwa, które cały czas żyją w takich warunkach, czy to ze względów geograficznych, bo są odległości dość istotne, nie ma dojazdu do szkoły, nie ma dojazdu do lekarza. To prawda, Australia na przykład. Mhm. Ameryka to samo, Kanada to samo. Czy to są, no tutaj już lekarz by się wypowiedział, jest, jaka jest kondycja psychiczna. Jest tak, więc... czymś innym jest, mogę ci wchodzę ci w słowo, bo poczułem ale cię trzeba zapytać. O, proszę bardzo. Wchodzę ci słowo, w Australii jest to od zawsze. Operacje się prowadzało przez telefon. W Norwegii jest to od zawsze, w Kanadzie jest to od zawsze z przyczyn oczywistych i to jest wrośnięte w kulturę, tak jak spożycie alkoholu w umiarkowanych ilościach jest u nas rzeczą zwykłą. I nic się nie dzieje. Czymś innym jest, kiedy z relacji społecznych zostało wyrwana potężna grupa młodych ludzi w okresie rozwoju mózgu, kiedy tam trochę wszystko się zmienia, czyli do 21 roku życia. I oni zostali pozbawieni kontaktów społecznych w relacji. Czyli nie czyta zapachu, nie czyta gestów, inaczej to wszystko. I mowy ciała całej, tak? Tak, bo czymś innym zupełnie jest film, który jest reżyserowany, a czymś innym jest Skype. To jest w ogóle inny rodzaj gry i kontaktu. Nie, to jest nie do porównania zupełnie. Tam to jest robione przez kogoś po to, żeby wywrzeć efekt. Tu nic, tu jest płasko. I to wszystko tutaj w środku, te wszystkie synapsy i tak dalej, są przystosowane do przeżycia w tej relacji. Jesteśmy mistrzami w grze. Różne tam jedni, takie, inni, takie, ale... Ale czy to nie jest tak, jak Pana słucham, że właśnie, i szczególnie właśnie jak to zwykle zresztą nastolatki w tym okresie buntu, że te ich mózgi, które zostały wytrącone z tej równowagi, z jakiejś ścieżki rozwoju, poniekąd zmuszały tych młodych ludzi do łamania tych obostrzeń, bo wszyscy o tym wiemy, że szczególnie młodzież kombinowała jak mogła, żeby te obostrzenia łamać, ale na gruncie towarzyskim, bo akurat ta edukacja, która odbywała się dla nastolatków poza szkołą, wielu z nich, powiedzmy sobie szczerze, pasowała. No dlatego też wprowadzano godziny policyjne i różne inne rzeczy, żeby to wyłamać. Młody człowiek, a zwłaszcza ma potrzeby, tu hormon zabuzował i ma potrzebę relacji troszkę tylko innej niż z ekranem, stąd to wszystko się dzieje. Efekt tego. Ja nie wiem, czy jeżeli porównam to do czasów wojny i tak jak to zmieniło ludzi, sama wojna jak zmieniła ludzi, nie ofiary, nie mówię o zniszczeniach, o tym. Nie. O straty ludzkie mieliśmy największe w tej chwili. Tak, oczywiście, ale nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że sama wojna, stan zagrożenia, utrata wartości pieniądza, brak, nieprzewidywalność przyszłości, spowodowała skutki, które na przykład moi rodzice i bardzo wielu, którzy nie zostali dotknięci przez wojnę bezpośrednio, bo gdzieś tam dom zburzyli, to dla dzieci była jakaś zabawa, wywieźli, no, był kłopot, nie, dla dziecka. Ale to już te dzieci zmieniło, to pokolenie już było inne. Ono już nie, na przykład nie planowało przyszłości, bo przyszłość to jest coś, czego za chwilę może nie być. Tak, dokładnie. I podobne, nie wiem jakie, naprawdę nie wiem jakie, będzie to, użyję tego określenia, w dużych miastach, bo to dużych miast, zupełnie niepotrzebne, kretyńskie obostrzenia z parkami, lasami, żeby od tego zacząć. I nie było żadnych podstaw do... Ale było łatwo je wprowadzić, tak? Żeby pokazać, że coś się robi, bo to chyba głównie o to chodziło. Zostawmy idiotów, bo to boli tylko. Ale proszę pamiętać, teraz ja przerywam, że to wszystko, co się wydarzyło w czasie pandemii, to o czym mówimy, i co lekarz tak mocno, ekspresyjnie postponuje, z nami zostanie. Czyli te wszystkie minusy popandemiczne, one będą. Mało tego, dla wielkiej rzeszy ludzi są to wygodne w tej chwili historie. I praca hybrydowa jest bardziej ekonomiczna, jak również dla pracodawcy. Zdalne nauczanie, nauczyciele się już przyzwyczaili. To był dramat dla nich na początku. My o tym mało mówimy, o dramacie służb, codziennych służb, czyli
pracowników szkoły, pracowników ochrony zdrowia, urzędników itd., itd. Natomiast myśmy się do tego przyzwyczaili. To, że możemy, jest to też dla nas wygodne przecież, że możemy uczestniczyć w nauczaniu, w różnych kursach, szkołach, które są na drugim końcu świata. Jest to tańsze, jest to dostępne, ze wszystkim idzie rzecz jasna czynnik ekonomiczny, więc to będzie. To nie jest tak, że skończy się pandemia, zostanie przez WHO odwołana i my wrócimy do tego, co było. I już tak nie będzie. Przepraszam, natomiast... bo będziemy musieli kończyć, ale ja już wiem, że będziemy mieli możliwość kontynuowania naszej rozmowy, także o innych konsekwencjach związanych z pandemią, z izolacją, z zajęciami hybrydowymi. O tych sprawach porozmawiamy w kolejnym naszym programie. Dzisiaj Państwu bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo24.